Na program zaprasza sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. Bohater w armii tureckiej. Później walczył z bolszewikami. Niósł pomoc Powstaniu Warszawskiemu. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Bohaterowie. Tym razem opowiemy o generale Ludomilu Rajskim. Piotr Dmitrowicz, to jest program Bohaterowie. Kłaniam się Państwu nisko. Zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan profesor Janusz Odziemkowski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry Państwu. Generał Ludomił Rajski, bohater wojny 20 roku, twórca polskiego lotnictwa w czasach II RP, ale też człowiek, który przez cały okres II wojny światowej próbował bronić swojego dobrego imienia. Kim był generał Rajski, panie profesorze? No, był przedstawicielem tego pokolenia, które urodziło się krótko po klęsce Powstania Styczniowego i stawało przed wyborem, czy iść w kierunku pozytywizmu, odkładania niepodległości gdzieś na odległą przyszłość, bo wszystko się nie udało, czy też podjąć jednak próbę ponownego chwycenia za broń, czy szykowania się do tej niepodległości. On należał do tej drugiej grupy. On wybrał aktywność. Nieoczekiwanie. Był członkiem Strzelca, wstąpił do Legionów, należał do tej młodzieży, która tworzyła legendę Legionów od 1914 roku. Zresztą on dosyć krótko, bo został ranny w 14 roku, no i potem powołany do armii tureckiej, bo tak a propos miał obywatelstwo tureckie, ponieważ jego ojciec, powstaniec styczniowy, no akurat w Turcji się znalazł w pewnym momencie. I stąd Ludomił Rajski został powołany do armii tureckiej i był pilotem tureckim. Ale kończy się wojna i on wraca do Polski, wraca w najważniejszym być może momencie dla naszej historii w XX wieku. I też jak wrócił? Wrócił z samolotem, to znaczy można powiedzieć uciekł, zdemobilizowany, uciekł z samolotem do Odessy, gdzie gromadziła się 4. Dywizja generała Żeligowskiego i z tą dywizją przeszedł do Polski jako wykwalifikowany pilot, jeden z najlepszych pilotów tureckich. No oczywiście natychmiast znalazł zatrudnienie, bo nam ogromnie brakowało pilotów. Przypominam, że nawet tutaj Amerykanie nam przyszli z pomocą, tworząc eskadrę kościuszkowską. I on też tam przez krótki czas był, a potem został dowódcą 21. Eskadry Niszczycielskiej. To była eskadra bombowa. Był dowódcą przez właściwie cały okres wojny z krótką przerwą i był, tak jak tam były wyniki bombardowań, ataków na nieprzyjaciela analizowany, był najlepszy z tej eskadry, czyli i dowódca, i jednocześnie najlepszy pilot atakujący nieprzyjaciela. No podobno Sowieci Budionny pisał do Moskwy, że dzieją się rzeczy straszne, bo niszczone są te składy sowieckie, niszczone są tory, więc on, można śmiało powiedzieć, był bohaterem wojny 20 roku. No tak, Budionny nawet wyznaczył za głowy pilotów polskich nagrody pieniężne. Tak dokuczali. Więc jakby naturalnym się stało, że człowiek z takimi predyspozycjami, z takim wykształceniem, bo on też przed wojną rozpoczął studia we Lwowie, jeśli się nie mylę, no jakby wszedł w drugą RP jako ten, który idealnie nadaje się do tworzenia polskiego lotnictwa. Tak, i ukończył kurs, który dał mu dyplom oficera sztabu generalnego, to mu otwierało wyższe dowództwa. Był szefem Departamentu Lotnictwa, a w roku 1936, bodajże 1 sierpnia, jeśli datę dobrze pamiętam, został dowódcą lotnictwa w tym najbardziej newralgicznym momencie, kiedy trzeba było to lotnictwo rozbudowywać i opracować koncepcję jego użycia w przyszłej wojnie. No właśnie, a czy pogląd, że on też postawił na polskie lotnictwo, bo wszyscy się dzisiaj chwalimy i słusznie, Łosie, Karasie, to jest jego autorski pomysł? Nie kupujemy od Brytyjczyków, nie kupujemy od Francuzów, tworzymy własny przemysł lotniczy. To znaczy, on był wielkim zwolennikiem tego. Pomysł nie był oryginalny Rajskiego, tylko generalnie przyjęto po 26 roku taką zasadę, że po to, żeby Polska się kiedyś mogła obronić, a nie tak jak w 20 roku zależeć od dostaw z Zachodu wyłącznie, musi mieć własny sprzęt, własne części zamienne, no, przede wszystkim sprzęt techniczny. W związku z tym rozwijamy przemysł zbrojeniowy na wysokim poziomie. Produktem tego przemysłu był właśnie znakomity Łoś, o którym pan redaktor wspomniał. Rajski był zwolennikiem
zwolennikiem rozwoju lotnictwa, ale nawet taki plan stworzył, gdzie lotnictwo polskie miało liczyć coś około 880 maszyn bojowych, więc no dwa razy ścisła więcej czołówka niż, europejska. No dwa razy więcej niż mieliśmy w 1939 roku, ale naraził się też na szereg zarzutów. Otóż no zawsze rozliczanie po klęsce to jest szukanie tego, kto zawinił. No właśnie, bo przychodzi 39 rok i on nie dostaje powołania, nie jest w stanie walczyć. To znaczy on zrezygnował z dowództwa lotnictwa w marcu 39 roku, kiedy okazało się, że nie dostanie pieniędzy na rozwój lotnictwa. Problem polegał na tym, chociaż jego obarczono winą, bo po części i był winny jako dowódca lotnictwa, bo no, nie można powiedzieć, że zupełnie nie zawinił. Mianowicie były trzy ośrodki decyzyjne w Polsce dotyczące tego, jak użyć lotnictwo i jak je rozwijać. Był sztab lotniczy, był inspektor obrony przeciwlotniczej, generał Zając, który też w tym uczestniczył, no i właśnie generał Jajski. Jak jest trzy kucharki przy jednym kotle, no to wszystko to naprawdę niedobrze idzie. I spory kompetencyjne, spory o to, jak ma się użyć lotnictwo w związku z tym, jakie samoloty są potrzebne, w zasadzie toczyły się stale. No i to był problem dla nas. A Jajskiemu co zarzucono? No między innymi teraz niedawno czytałem pracę jednego autora, który mu zarzucił, że wybrał silnik lotniczy Bristol, skądinąd zupełnie dobry, który okazał się za słaby do nowoczesnych samolotów. W związku z tym myśmy weszli, że tak powiem, we własną pułapkę. Wykupiliśmy licencję na produkcję silnika Bristol i musieliśmy ten silnik użytkować. Tymczasem nasze samoloty sprzedawane za granicę, P-24 na przykład, zarzucano Rajskiemu, że te najlepsze samoloty sprzedaje za granicę, a nie zatrzymuje w Polsce. Nie miał prawa do tych samolotów dać innego silnika niż Bristol, bo tu mieliśmy licencję. Natomiast te samoloty, jak leciały na Bałkany, tam otrzymywały inne silniki, silniejsze i miały o wiele lepsze osiągi. No tak, więc to nie jest argument, który by dyskwalifikował na pewno nie. Był przyczyną klęski wrześniowej. Nie, no właśnie, co się dzieje z Rajskim po wrześniu? No po wrześniu przedostaje się do Francji, tak jak wielu polskich oficerów, i tam od razu staje się obiektem dochodzenia, tak jak wielu generałów wówczas, i zasłużonych, i tych, którzy zawiedli, bo byli tacy. Czyli próbuje się robić z niego kozła ofiarnego. Tak, no to jest poniekąd zrozumiałe po takiej klęsce, nieoczekiwane. Z tym, że Rajski no, miał jednak to, że miał też sukcesy, to nie można powiedzieć, że na przykład Łoś, to, że postawił na polskie lotnictwo, to, że postawił na Łosia, że te pieniądze były, no to był sukces. Potem zarzucano mu, że nieskutecznie działał, to znaczy nie przekonał zwierzchników, że lotnictwo ma być silne i liczniejsze. No ale to troszkę wykraczało poza jego kompetencje. On był urzędnikiem, on był administratorem tak naprawdę lotnictwa. On nie miał wpływu na koncepcję. Koncepcję opracowywano w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych. Tam brali się za to czasem ludzie, którzy nie mieli z lotnictwem nic wspólnego. Na tej zasadzie, że jak będzie Piechur czy ktoś inny o lotnictwie pisał, to na pewno powie to, do czego to lotnictwo uważa, jemu się przyda na wojnie. No trochę błędne pojęcie, bo przede wszystkim to lotnicy powinni. A wróćmy do Rajskiego. Mówić. Co się dzieje z nim po roku 40, w kolejnych latach? No więc on właściwie dopóki, po śmierci Sikorskiego znaczy wraca. Dopóki żył generał Sikorski, on nie miał szans powrotu do polskich sił powietrznych. Nawet no, groziło mu tam takie zepchnięcie na boczny tor, że nawet Anglicy interweniowali, jego przyjęli do RAF-u, w związku z tym mógł latać, natomiast w polskich siłach powietrznych nie. I dopiero po śmierci generała Sikorskiego, wrócił do służby, został dowódcą lotnictwa polskiego na Bliskim Wschodzie. Był cały czas, właściwie już potem i na uchodźstwie też, oskarżany o różne rzeczy i właściwie całe jego życie potem. Aktywne zresztą, bo aktywnie działał w różnych środowiskach, oczywiście lotniczych przede wszystkim, upłynęło na oczyszczaniu swojego nazwiska z tych różnych zarzutów. I można powiedzieć, że przed śmiercią istotnie miał chwilę satysfakcji, ale dosłownie na kilka dni przed śmiercią wszystkie zarzuty przeciwko niemu zostały oddalone.
jako niesłuszny. Tak, ale on nie musiał też na piśmie tego udowadniać, bo on szczególnie w trakcie powstania warszawskiego dokonywał rzeczy niesamowitych. On był człowiekiem bardzo odważnym. No, zgłosił się na loty do Warszawy jako drugi pilot. Nie musiał, po 50-ce. No tak, i był człowiekiem na wysokim stanowisku, z wysokim stopniem generalskim, a latał jako drugi pilot. Zresztą wielokrotnie pokazywał, że jest wielkim patriotą, że jest człowiekiem ogromnej odwagi, jak chociażby w roku 20. Tego nie musiał udowadniać, ale po prostu w II wojnie światowej to dla niego był obowiązek. Po prostu on nie chciał siedzieć na tyłach, więc kartę bojową miał piękną. Przez długi czas wielu, również historyków, również fachowców, nie do końca znając realia i te, powiedzmy, różne kompetencje rozproszone w Wojsku Polskim przed 1939 rokiem, było kilka błędnych rozwiązań, powiedzmy, w strukturze dowodzenia, zarzucali mu rzeczy, na które nie miał wpływu tak naprawdę i musiał udowadniać to całe potem swoje życie, bo to mu doskwierało, bo ciągle ciążyło to nad nim, że on nie mógł więcej zrobić niż zrobił. Tak, a zrobił wiele, te powstanie warszawskie, te straczeńce loty, bo pamiętajmy, że tam te samoloty spadały niemal codziennie, jeżeli te loty były. No, to, nie były ogromne. To nie były proste wycieczki, że tak powiem. A skąd? No, to były jedne z najbardziej ryzykownych lotów, o wiele bardziej ryzykowne niż naloty na Niemcy na przykład, bo tutaj samoloty nad Warszawę leciały absolutnie bez eskorty myśliwskiej. Poza tym na granicy zasięgu, więc jakiekolwiek uszkodzenie, wyciek paliwa, to przymusowe lądowanie i niewola w najlepszym razie. Więc to były ogromnie ryzykowne loty i straty tych dywizjonów, które latały nad Warszawę, były ponad połowa lotników tam, prawda? Albo zginęła, albo dostała się do niewoli. Rajski to przeżył, odbył kilka lotów. No, także od strony bojowej, jako oficer, jako obywatel Rzeczypospolitej, Polak, miał rzeczywiście kartę piękną. Jego pechem było to, że dowodził lotnictwem w takim momencie, kiedy należało podejmować decyzje radykalne. Gdyby odstąpił od swojego stanowiska, znaczy zrezygnował w roku 1937-1938, pewnie nikt by się go nie czepiał, a że w 1939 dopiero w marcu, to w związku z tym był powód, żeby jeszcze go zaczepić. Ale śmiało możemy powiedzieć, że jest to bohater nie tylko wojny z bolszewikami, ale bohater II RP, człowiek, który tworzył polskie lotnictwo, bohater Powstania Warszawskiego, który udowodnił swoją przydatność bojową. Dziękuję serdecznie za rozmowę, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Profesor Janusz Odziemkowski był gościem programu Bohaterowie. Dziękuję państwu, kłaniam się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ramię w ramię z powstańcami warszawskimi walczyli Węgrzy, Czesi, Słowacy czy Gruzini. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Bohaterowie. Program zaprosił sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna.